To jest jakiś polski Hollywood, tak? Tak. <grywa> Witam ponownie. Dzisiaj jest bardzo specjalny dzień, bo jestem dzisiaj na miejscu w studiu Red Start w Warszawie. To jest jedyne miejsce w Warszawie, które posiada technologię Lightboard. Łukasz Nowacki jest z nami i dzisiaj kręcimy pierwszy film edukacyjny o permakultury, wykorzystując Lightboard. Zobaczymy, jak to wygląda. Przeciw, to gdzieś tutaj, żebyś potem mógł mówiąc stanąć, stanąć i żeby ciebie było widać tak, tak. w przestrzeni. Kiedyś dawno, dawno temu widziałem film Twój, Jonathan, Można Panikować. A potem kolejny film, bardzo spodobała mi się tematyka, którą poruszasz. A kiedy sam zacząłem mieszkać poza miastem, gdzieś wciągnęły mnie tematy rolnicze, permakulturowe, no i zobaczyłem, że robisz takie nagrania, i postanowiłem, że muszę Cię tutaj zaprosić, żeby Twój eksperci, tacy jak nasz dzisiejszy gość, Łukasz, mogli o tym powiedzieć w taki właśnie również dynamiczny sposób. Jest zima, na, na zewnątrz jest chłodno, mokro. Więc są to idealne warunki, żeby być właśnie w studio, a niekoniecznie na polu, prawda? Więc taki, takie miesiące zimowe to jest dobry moment, żeby ponagrywać coś może bardziej teoretycznego. I ja się bardzo cieszę z tego, że ta technologia, czyli lightboard i nasze studio może przysłużyć się temu, żeby ta wiedza o permakulturze i innych fajnych tematach szła w świat w sposób. Ciekawy, interaktywny i dynamiczny. Dlaczego jest efekt fajny? Dlatego, że piszesz, yy, patrzysz w kamerę i twoja widownia yy, widzi ciebie twarzą, czyli inaczej niż na przykład na flipcharcie, gdzie musisz, być, gdzie musisz wykonywać jakieś skomplikowane ruchy. Tutaj pisze, a tutaj się patrzy na widownię. Jeszcze inaczej niż gdybyś. Robił prezentację w PowerPointie, na slajdach, gdzie klikasz i masz efekt często takiej tak zwanej gadającej głowy, tak? która po prostu statycznie stoi. Tutaj się ruszamy, tutaj pokazujemy, będziemy, um, będziemy za chwilę rysować, więc efekt jest dużo bardziej dynamiczny i, ma, i twój widz ma poczucie, że mówisz do niego albo do niej. Żyjemy w świecie, w którym wmówiono nam, że trawniki to jest coś bardzo super. Nasza kultura lubi otaczać się ładnie wyglądającymi zielonymi powierzchniami, ale czy zastanawialiście się, czy faktycznie trawniki to jest dobre rozwiązanie? Jeżeli mieszkasz w mieście i chcesz coś zrobić dobrego dla siebie i dla środowiska, załóż permakulturowy warzywnik zamiast trawnika. Cześć, z tej strony Łukasz Nowacki. Jestem dzisiaj w niesamowitym studiu nagraniowym i po raz pierwszy w Polsce korzystam z niesamowitego narzędzia, jakim jest Lightboard, po to, aby lepiej tłumaczyć Wam sprawy związane z permakulturą, rolnictwem regeneratywnym i agroleśnictwem. Chciałbym dzisiaj przedstawić Wam dużo ciekawszą alternatywę dla przydomowego trawnika w naszym ogrodzie. Więc słuchajcie, trawniki wcale nie są fajne. Przede wszystkim wymagają wielu nakładów pracy do ich utrzymania i pociągają za sobą masę niekorzystnych zjawisk dla środowiska. Przede wszystkim wymagają nawożenia. Musimy nawozić takie trawniki po to, aby zachować dobrą kondycję roślin. Wymagają również nawadniania, zwłaszcza w okresach długotrwałej suszy. To bardzo... Negatywnie wpływa na zasoby dostępnej wody w krajobrazie. Trawniki wymagają również regularnego koszenia, bardzo często przy użyciu maszyn zasilanych paliwami kopalnymi. No i dodatkowo są to miejsca, w których rośnie tylko jeden rodzaj rośliny, a to przyczynia się do powstawania olbrzymich obszarów monokultur. Co możesz zrobić? Nic prostszego. Zacznij kompostować. A na wytworzonym kompoście zacznij uprawiać własną żywność. Zamieniając trawnik na permakulturowy przydomowy warzywnik, tworzymy niesamowicie pozytywny efekt w naszym najbliższym otoczeniu. Przede wszystkim uprawiając różnorodne rośliny warzywa, kwiaty, zioła, podnosimy lokalną bioróżnorodność. To przekłada się na zwiększenie plonowania. Dzięki czemu mamy korzyści dla nas, ale również wspiera całą rzeszę lokalnie występujących organizmów, począwszy od owadów zapylających, dzikich ptaków czy całego życia glebowego, które mieszka pod naszymi nogami. Jednocześnie, wykorzystując proste rozwiązania, takie jak kompost czy ściółkowanie, możemy wytwarzać bezpieczną, organiczną żywność, wolną od chemii. Osłaniając glebę ściółką, zwiększamy jej zasobność w wodę, więc możemy lepiej magazynować wodę w glebie, a to pozwala nam przeciwdziałać suszy. Jednocześnie użycie tych wszystkich technik regeneruje glebę, odtwarza profil glebowy i sprawia, że zwiększamy jej zasobność w próchnicę. No i oczywiście zamiast monokultury mamy permakulturę, czyli permanentny Ekosystem wspierający nas lokalnie wytwarzaną żywnością i współpracujący z naturą i lokalnymi zasobami. Jest to dużo bardziej ciekawe rozwiązanie zamiast nudnego, monotonnego trawnika. Zakładając przydomowy permakulturowy warzywnik, posługujemy się bardzo prostymi technikami. Po pierwsze, wykorzystujemy kompostowanie. Własny kompost możemy przygotować w przydomowym kompostowniku, bądź zlecić to zadanie drżownicom, które z ochotą przetworzą nasze resztki kuchenne na czarne złoto ogrodników. Możemy wykorzystać kolejną technikę, jaką jest mulczowanie, czyli okrywanie gleby ściółką mulczem, po to, aby zabezpieczyć ją przed utratą wilgoci i aby ochronić żyjące w niej mikro i makroorganizmy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Kolejną techniką, do której namawiam wszystkich, jest zbieranie własnych nasion i sięganie po lokalne odmiany warzyw. Dzięki tym trzem rozwiązaniom jesteśmy w stanie w bardzo prosty sposób założyć permakulturowy warzywnik i czerpać z tego niesamowite korzyści. Wystarczy, że uzbroicie się w odrobinę cierpliwości i bardzo podstawowe narzędzia ogrodnicze. Co potrzeba do założenia permakulturowego warzywnika w Waszym ogrodzie? Wystarczy odrobina słońca, trochę wody, nasiona, odrobina kompostu wyłożona na istniejącą glebę i czas, w który musicie się uzbroić, aby pozwolić nasionom wykiełkować i wydać dorodne plony. Jeżeli zastosujecie permakulturowe techniki w postaci kompostowania, ściółkowania i uprawy żywności bez konieczności nawadniania, już po bardzo niedługim czasie doczekacie się niesamowitych plonów, a ich utrzymanie będzie od Was wymagać bardzo małych nakładów pracy. Jednocześnie prowadząc taki przydomowy permakulturowy warzywnik, podniesiecie lokalną bioróżnorodność i będziecie naprawdę ekologiczni. Wprowadzając do swojego ogrodu permakulturowy warzywnik, możemy zrobić niesamowicie dużo dobrych rzeczy dla środowiska i dla nas samych. Przede wszystkim e, pracując z kompostem, Budujemy profil glebowy. Zobaczcie, że użycie kompostu powierzchniowo pozwala nam z czasem na powiększenie warstwy żyznej gleby, na której będą rozwijały się mikroorganizmy i dokarmiały nasze warzywa uprawiane w ogródku. Jednocześnie, wykorzystując techniki permakulturowe, regenerując glebę, przeciwdziałamy suszy, ponieważ zwiększamy zdolność gleby do magazynowania wody w profilu glebowym. Te same techniki pozwalają nam również na podniesioną sekwestrację dwutlenku węgla, czyli magazynujemy dwutlenek węgla z powietrza i zamykamy go właśnie w profilu glebowym. To przekłada się na większą zdolność naszego ogrodu do adaptacji do nieprzewidzianych zmian klimatycznych i jednocześnie Stawiając na bardzo różnorodne uprawy, pomagamy naszemu lokalnemu ekosystemowi podnosząc jego bioróżnorodność. Zwiększa się zasobność gleby w materię organiczną, a to przekłada się na zwiększoną populację chociażby drżownic, grzybów, które żyją w glebie, i wielu mikro i makroorganizmów. To wszystko w sumie pozwala nam wytwarzać bardzo dobrą, lokalną, organiczną. Żywność, a to jest podstawa suwerenności żywnościowej. Więc czego można chcieć więcej? Zamieńcie trawnik na permakulturowy warzywnik i zacznijcie uprawiać własną żywność. Wiem, wiem, co sobie myślicie, że ta cała permakultura jest taka skomplikowana i tak ciężko będzie Wam ją wdrożyć do siebie do ogrodu, że wymaga tak dużo nakładów pracy i czasu. Ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pokażę Wam, jakie to jest proste. Dajcie nam koniecznie znać w komentarzach, jakie jeszcze tematy chcielibyście zobaczyć i poruszyć i do czego moglibyśmy jeszcze wykorzystać ten niesamowity sprzęt. Dzięki, że obejrzyliście ten odcinek. Pamiętajcie, że to jest dla nas bardzo ważne. Już, już, już. Łukasz, dzięki. Super było. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie wideo i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej takich filmów, bo chcemy robić całe serie na różne tematów. Więc będzie, będziecie z nami, będzie super i do zobaczenia. Cześć. Jak się czujesz, Łukasz? Świetnie. Super narzędzie, naprawdę się ekstra pracuje i no już mam w głowie kolejne pomysły, co tutaj możemy na tym narysować i e, przedstawić e, widzom. No i udało się. Dzięki za oglądanie. Dzięki Łukasz, Wojtek. Kuba dla waszej pracy, wasze staranie. Chciałem tylko po podkreślić państwu, że to był taki test. Nie mieliśmy za dużo czasu, za dużo przygotowania. To był taki okazja, żeby poznać nowe technologie, które ja uważam, że ma dużo potencjał i chcemy robić ten cały serial na, na bardziej skomplikowane tematy. Ale to wymaga dużo przygotowania, pracy, czas i oczywiście. Trochę pieniędzy, żeby to wszystko się udało, bo ja działam niezależnie i potrzebujemy jakieś wsparcie, albo jakiś sponsor, albo zastanawiamy się, czy warto robić jakieś zbiorka, jakiś patronite, żeby robić ten cały serial. Bo, bo ja uważam, że jest ważny, ale żeby dostać pieniędzy publiczny, no to myślę, że mamy małe szanse na coś takiego. Więc. No, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak możemy kręcić dalej i, i robić więcej takich typów filmów no to napisz do mnie jestem bardzo otwarty do rozmowy więc miłego weekendu dzięki za wasze wsparcie jeżeli chcecie wspierać moje działanie jest informacja o tym w opisie filmu i w przyszłym tygodniu wracamy do Polski Amazonie z Danielem Patryczkiewiczem i mam dużo plany na dalsze kręcenie na temat rolnictwo i odgrodnictwo i no więc zostań ze mną, będzie super ja jestem bardzo podekscytowany co będzie w tym roku, bo mam, mam wielu, wielu zaproszeń do wielu a, gospodarstwo więc jestem bardzo podekscytowany, tylko potrzebuję jeszcze czas, żeby warunki pogodowe i, 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 i słońce byli trochę, trochę lepsze, więc i do zobaczenia.